Żeby teraz przymierzyć silnik, no to muszę zrobić takie kartkę, czyli dospawać do sanek tutaj, no po prostu miejsce na tą poduszkę. Prawe mocowanie maglownicy fabrycznej zostało w ogóle usunięte i zintegrowane jakby z tą płytą. Chciałbym je podnieść wyżej, ale już nie mogę, bo właśnie mi to ogranicza. Także teraz muszę wyciąć to wzmocnienie, dźwignąć te sanki jeszcze o te pół centymetra do góry, żeby je wypoziomować. Słuchajcie, takie rozwiązanie było stosowane w ogóle fabrycznie przez BMW. Można to spotkać we 30-kach dedykowanych na rynek USA. Ten haczyk tutaj się wsuwa pod spód. Tutaj są przygotowane otwory. O, i tutaj sobie siada poduszka i ten ogranicznik ją przytrzymuje. To łoże tej łapy prawej jednocześnie jest też mocowanie maglownicy. To będzie trzeba jeszcze dwa otwory wywiercić. Zarówno Alpina, jak i Hartge montowali silniki M30 z skrzynią Dogleg lub też w Alpinie można było spotkać Getraga 265x6, czyli tego overdrive. I zarówno Alpina, jak i Hartge używali swoich własnych łap mocujących skrzynię. Łapa skrzyni 30 M3 okazuje się, że pasuje idealnie. Moja skrzynia jest cofnięta o 11 cm względem pozycji E30 M3. Owszem, S38, ciężki kloc i tak dalej, natomiast z tak cofniętym silnikiem, no to zobaczcie, że nawet zapominając na chwilę o masie silnika, to sama masa skrzyni biegów jest o 11 cm cofnięta względem M3. Zacząłem badać, zacząłem się zastanawiać, zacząłem analizować zdjęcia. Widzimy, że wiskoza użyta w tym silniku, no to nie jest na pewno wiskoza od BMW. Siemanko, witajcie, to już jest 10 vlog. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o misce alojowej Hartge, o łapach Hartge. No i dzisiaj przyszedł w końcu czas na montaż tego zestawu, natomiast zanim się zabiorę za przykręcanie łap, to muszę też się zająć sankami przed nimi, ponieważ Hartge wykorzystywało inny punkt mocowania poduszek silnika niż ten fabryczny, więc będę musiał przerobić sanki, przerobić punkt mocowania poduszki, przerobić mocowanie maglownicy prawe i wtedy będzie można to wszystko zmontować, wjechać z silnikiem do auta, no i zobaczymy, w jakiej pozycji ostatecznie silnik wypadnie. No dobra, żeby nie przedłużać, to przejdźmy do działania. Zaczyna się czas tak zwanej rzeźby. Silnik jest już postawiony na tej misce Hartge. Dodatkową zaletą tej miski jest to, że silnik stoi sobie bez żadnej podpórki. Bo oczywiście arszuszki zawsze są przechylone. Są na tyle przechylone, że nie stoją sobie na seryjnej misce. Więc jest troszkę wygodniej, bo nie trzeba tego silnika podpierać. Założyłem barany M88 i słuchajcie, przymierzyłem te łapy silnika. To jest lewa łapa silnika, ona się tutaj elegancko łapie na trzy śruby. W przypadku mojego 3.8 tego mocowania nie ma, więc będę musiał pewnie jakiś adapter zrobić, żeby się łapa nie trzymała na dwóch śrubach. Natomiast słuchajcie, obie łapy mają zrobione bardzo duże fasolki i bardzo mnie to intrygowało i zastanawiałem się, czy to są fabryczne fasolki, czy nie. Znaczy to, że nie są fabryczne, to w sumie już wcześniej chyba mówiłem, ponieważ po prostu są krzywo zrobione. Prawda? No na pewno fabrycznie czegoś takiego nie ma. Natomiast zastanawiam się, w jakiej pozycji, jakby, gdzie był ten pierwotny, oryginalny otwór. No i pierwsza rzecz, no to w ogóle, jak silnik jeszcze był przed chwilą w aucie, to przymierzyłem tą łapę silnika, w sensie podwiesiłem silnik, zdjąłem tą moją starą łapę i na jej miejsce udało mi się założyć tę łapę i okazało się, że ta pozycja, którą ja osiągnąłem, to była pozycja taka, że silnik był maksymalnie cofnięty, czyli w tej pozycji, prawda? Natomiast ona wygląda dziwnie, no bo tak, patrząc na ten ogranicznik tutaj, ogranicznik pracy poduszki, no tutaj się tworzy taki dystans wielki. Plus no, ta łapa jakby nie leży na poduszce całą powierzchnią. Więc raczej bardziej obstawiałbym, że fabryczna ta pozycja to by była gdzieś powiedzmy po środku tej fasolki lub w ogóle tak naprawdę tutaj z tyłu. I wtedy ten ogranicznik, tutaj poduszka zaczyna go dotykać, no i powiedzmy, że to zaczyna mieć sens. Natomiast
Pogrzebałem trochę w internecie. Niewiele jest zdjęć, ale udało mi się znaleźć jakieś zdjęcie oryginalnego Hard GH35. I na nim tutaj widać, że kawałek tej łapy silnika z przodu wystaje poza poduszkę. No i to by w tej pozycji mniej więcej właśnie tak wyglądało. I z drugiej strony z kolei ta łapa tutaj wymagała jakichś kilku szlifów, żeby ją tak przyłapać. Natomiast co mi się bardzo podoba, no to właśnie to, że jest totalnie bezkolizyjna z baranami. Ona fabrycznie tutaj biegła sobie troszkę inaczej. Miała jakby więcej materiału, więc no jeśli miałbym ją ratować, to oczywiście bym to przywrócił lub raczej będę szedł w kierunku zrobienia kopii tej łapy, tylko bardziej właśnie estetycznej. I tak ona będzie wyglądała. Tutaj też jest duża fasolka i też ona jest niefabryczna, bo jest krzywa, więc widać, że też to się robił. Więc tutaj tak naprawdę, żeby teraz przymierzyć silnik, no to muszę zrobić takie kartki, czyli dospawać do sanek tutaj, no po prostu miejsce na tą poduszkę. No i tutaj znowu jedyne co, to mogę się posiłkować zdjęciami z internetu, bo oczywiście nie udało mi się kupić takich sanek. No i mam tutaj fajne zdjęcie, na którym dosyć wyraźnie to widać. Na co zwróciłem uwagę? No bo to tutaj umiejscowienie tej płyty, czy wywiercenie otworów, to powiedzmy, że już automatycznie jak sobie ustawię te sanki, wszystko tutaj jakby wyprostuję, przyłożę sobie jakąś tam poziomnicę, silnik jest wypoziomowany, to sobie tą pozycję ustalę, więc powiedzmy o to się nie martwię, o nawiercenie tych otworów. Zresztą tutaj widać nawet ślad odbicia poduszki, widać, że ona była dosunięta maksymalnie tak, że już tutaj dotykała krańcem tego obszaru i tego. Także to z tym sobie poradzę, natomiast co zaobserwowałem, tutaj jest prawe mocowanie maglownicy fabryczne, no tutaj może bardziej to widać, niestety nie mam lepszych zdjęć. Prawe mocowanie maglownicy fabryczne zostało w ogóle usunięte i zintegrowane jakby z tą płytą. Natomiast co jest istotne, to jest płaska płyta. Ona na końcu tutaj nie ma żadnego podgięcia, natomiast fabryczna tutaj ma takie wzmocnienie. Zaraz jak ustawię te sanki już w takiej pozycji, powiedzmy docelowej, to zobaczycie, że to wzmocnienie koliduje z miską olejową, która to z kolei też zresztą jest tutaj fabrycznie raczej podcięta właśnie pod te sanki, żeby tej kolizji tutaj uniknąć. Okej, okay, sanki są już ustawione powiedzmy wstępnie do takiej pozycji, żeby tutaj dospawać to mocowanie. Jest to wypoziomowane z grubsza powiedzmy, natomiast zobaczcie teraz, o mamy już to wzmocnienie dotyka miski, prawda? Także ewidentnie to wzmocnienie trzeba, będą musiał wyciąć. Zresztą widać, że sanki właśnie nie są wypoziomowane, bo z lewej strony są podniesione wyżej, a tutaj chciałbym je podnieść wyżej, ale już nie mogę, bo właśnie mi to ogranicza. Także teraz muszę wyciąć to wzmocnienie, dźwignąć te sanki jeszcze o te pół centymetra do góry, żeby je wypoziomować. No i wtedy będę mógł już ustalić pozycję pod tą podstawę poduszki. Co jest istotne, Hardtek korzystało z poduszek M20, więc ja kupiłem też poduszki M20. Zwykłe, seryjne, gumowe, niekombinowane. Tutaj powiedzmy pod kątem zachowania wszystkich tych parametrów prawie wszystko będzie odtworzone. Tylko jeden czynnik jeszcze muszę uwzględnić, że ja w tych sankach mam spawane wzmocnienie pod poduszkę i to wzmocnienie to jest właśnie płytka, która ma też grubość no, z pół centymetra, to ma na pewno, więc powiedzmy, że z tej strony silnik jest dźwignięty o pół centymetra. Więc też tutaj, żeby uwzględnić tą korektę, to ja po prostu podłożę jeszcze pod poduszkę, podkładkę też o takiej właśnie grubości, jak tutaj to wzmocnienie. Natomiast co jeszcze z takich ciekawostek właśnie a propos tutaj tego ogranicznika powiedzmy pracy silnika na poduszce. Słuchajcie, takie rozwiązanie było stosowane w ogóle fabrycznie przez BMW. Można to spotkać w E30 dedykowanych na rynek USA. Właśnie moja E30 też pochodzi z rynku USA i też fabrycznie miała o coś takiego. To jest zdemontowane z tego auta, jak jeszcze tutaj siedział M20. I to jest
To jest osłona termiczna poduszki, tutaj w środku siedzi poduszka. Tylko to jest ogranicznik, który działa nie w tą stronę, bo ten ogranicznik tutaj no to zapobiega pracy silnika do przodu, żeby nie wjechał w chłodnicę wody. A to są fabryczne, takie były z obu stron zastosowane w 325 USA. I ten ogranicznik zakłada się tutaj. Teraz mam wydech założony, to tego nie przyłapię, ale on się zakłada tutaj. Widzicie, jest ślad po poduszce silnika. Ten haczyk tutaj wsuwa się pod, o tutaj, w tą szparę. No bo ten tutaj to, na dole to jest wzmocnienie do spawane, to jest niefabryczne, tak samo jak na górze. Także ja tego teraz nie założę, bo są te wzmocnienia do spawane. Natomiast w normalnych, seryjnych, fabrycznych samkach to się po prostu tutaj tak zakłada. Tu siada poduszka i to zabezpiecza, że jak się zerwie silnik z poduszek, na przykład podczas wypadku, no to on się zatrzyma na tych ogranicznikach, nie wleci w komorę, w przedział pasażerski. W sumie to mam samki zwykłe, seryjne, o tutaj. W sumie to mogę to na przykładzie tych samek. No, to są zwykłe, seryjne samki fabryczne i tutaj możemy zobaczyć właśnie, że o, ten haczyk łapie się tutaj. O, wsuwa się pod. Tak to wygląda i ten haczyk tutaj się wsuwa pod spód. Tutaj są przygotowane otwory. O, i tutaj sobie siada poduszka i ten ogranicznik ją przytrzymuje. Przystąpiłem do pracy nad tymi sankami. Tutaj odwierciłem prawe mocowanie górne maglownicy. Dlatego, że tutaj ono będzie zintegrowane z tą płytą. Sama maglownica będzie opuszczona niżej do tak naprawdę poziomu tutaj tego, można powiedzieć, dolnego, czyli podczas gdy z lewej strony będzie po prostu zastosowany dystans, no to z prawej strony ten dystans nie będzie potrzebny, bo będzie tutaj już płyta szła na prosto. Oczywiście moja maglownica to jest maglownica z Z3, czyli tak naprawdę można o niej myśleć jako maglownicy z E36, to znaczy ona ma te mocowania po prostu niższe, więc tutaj dolne mocowania przerobię w ten sposób, żeby ta maglownica po prostu siedziała już bez żadnego dystansu z prawej strony, bez żadnej tulejki. Mam przygotowaną płytę, to jest blacha 6 mm, więc myślę, że nawet przy tak ciężkim silniku ona nie powinna się poddać. No i ona muszę odpowiednio dociąć i będzie ona wstawiona tutaj. No niestety będzie to wykonane, że tak powiem, z głowy na podstawie tylko zdjęcia, którym dysponuję, natomiast no muszę poczynić pewne założenia, no i właśnie zakładam, że to mocowanie maglownicy ono biegnie tutaj na płasko po prostu po sankach, czyli tutaj będziemy mieli prostą blachę. Zakładam też, że cała ta blacha jest prosta, bo przy tak grubej blasze to po prostu ją wygiąć to bez sensu. Dobra, w chwili obecnej wygląda to tak. Tu teraz nie ma maglownicy, ale oczywiście tak, słuchajcie, to łoże tej łapy prawej jednocześnie jest też mocowanie maglownicy. To będzie trzeba jeszcze dwa otwory wywiercić. No i w ogóle to zespawać, no bo to jest tylko spunktowane. Skoro już pozycja silnika przy tył, powiedzmy, że z grubsza jest ustalona, no to pora przeanalizować pozycję góra-dół. Dlatego, że nie wiem, czy to dobrze widać na kamerze, ale generalnie miska jest poniżej poziomu sanek. Co prawda sanki są spłycone względem fabrycznych, czyli gdyby tu były fabryczne sanki, to zapewne mniej więcej by to było na podobnej wysokości. Natomiast ten samochód po położeniu na glebę tak naprawdę z przodu staje na dokładce, więc widać, że ta miska teraz będzie ograniczać prześwit, czyli nie pozwoli na zrobienie spasu z przodu i teraz teoretycznie w tym momencie powinienem podnieść silnik do góry. Już wcześniej od samego początku wspominałem o kolizji plenum dolotowego z maską. Natomiast mówiłem o tym, że chcę to rozwiązać w ten sposób, żeby ściąć po prostu szczyt tego plenum, a jako najwyższy punkt, tak? Bo to plenum ma taki kształt, że ma po prostu taki szczyt. Natomiast okazuje się po wykonaniu przymiarki, że niestety, ale to rozwiązanie nie przejdzie, dlatego że to plenum ma taki kształt, ma taki skos. Generalnie od samego szczytu
aż do samego początku to plenum biegnie równolegle z powierzchnią maski. Więc maskę w ogóle udało się zamknąć tylko dlatego, że silnik jest wycofany, więc silnik się troszeczkę cofnął, przez co oczywiście jakby maska biegnie pod skosem. Plenum też biegnie pod skosem i to generalnie się jakoś tam licuje. W tym momencie prześwit pomiędzy tym plenum a maską jest taki, że plenum dotyka gąbki, natomiast pomiędzy tutaj plenum a gąbkę jestem w stanie wcisnąć rękę. Natomiast w momencie, kiedy podniosę ten silnik wyżej, no to będzie po prostu silnik cały czas przynosił wibracje na maskę, no bo będzie miażdżył tę piankę. Nie wspominając już o wygłuszeniu pod maską, które tutaj już nawet widać, że tutaj to plenum się tu się odbiło. Tak, tutaj już je załamuje. Do tego jeszcze dochodzi z drugiej strony regulator ciśnienia paliwa, który w tym miejscu jest. I on tutaj też już się odcisnął. Także jest ciasno i w tym momencie tak naprawdę mam opcję pogodzić się z tym, że nie będzie spasu z przodu, albo przejść na Felgę 17, albo przerobić tą miskę, czyli to, co miałem tak naprawdę na poprzednie miejsce wykonane, czyli ją spłycić, tak? Jako że ona cała i tak wymaga naprawy, to zastanawiam się nad tym, czy po prostu nie odciąć tego denka i nie wspawać go te 1,5 cm, 2 cm wyżej. Tak naprawdę na tyle, na ile pozwoli mi tutaj czujnik poziomu oleju, żeby też po prostu zgarniał, tak? Czyli powiedzmy, że tutaj, żeby ten czujnik doszedł do denka, czy miał jakiś tam minimalny prześwit, no to będzie tutaj właśnie to około 1,5 cm. I została przymierzona skrzynia biegów. To nie jest moja skrzynia biegów Dogleg, bo moja jest akurat teraz w trakcie remontu, więc przymierzyłem odpowiednik tej skrzyni, czyli Getrak 265x6, tak zwana overdrive, skrzynia z nadbiegiem. Pięciobiegowa, ale z jedynką do przodu. Ona gabarytowo odpowiada Doglegowi, w sensie mocowania, to o co mi chodzi, czyli mocowania, te tutaj uszy są w tym samym miejscu, wysokościowo i tak dalej, to wszystko jakby sobie odpowiada, więc na przymiarkę jak najbardziej ona tutaj się nadaje. Popatrzmy sobie tutaj, trochę to światło mruga. Nad skrzynią biegów jest minimalny prześwit. Co najważniejsze, słuchajcie, skrzynia jest wycentrowana w tunelu. Innymi słowy, można powiedzieć, że tu odległość między tą łapą a ścianką i tutaj jest taka sama. Tutaj tak naprawdę najbliższy punkt to jest tutaj ta śruba. To będzie trzeba troszeczkę lekkie wgłębienie zrobić w tunelu, żeby było miejsce na łeb śruby, na coś na odkręcanie tego. Więc generalnie tak to wygląda, to jest zamocowana skrzynia biegów i teraz sobie przymierzę tą łapę z 30M3. Sprawdzimy, jak to będzie fitować. Słuchajcie, łapa skrzyni 30M3 okazuje się, że pasuje idealnie. W przypadku 30M3 ona jest przesunięta sporo do przodu. Załączam zdjęcie, jak to wyglądało we 30M3, czyli ta cała łapa była na samym początku tych szyn tutaj montażowych. Natomiast u mnie jest na samym końcu, aż tutaj. To jeszcze nie jest ostateczna pozycja, no bo poduszki skrzyni tutaj, zobaczcie, one w ogóle nie dolegają do skrzyni, dlatego że tutaj powinny być takie pod kątem przecięte poduszki i one według katalogu pasują tylko i wyłącznie do 30M3, więc chyba pozostaje mi zamówić z ASO poduszki D30M3 lub ewentualnie poduszki z E28, E24, M30 starszego typu będą pasować, ale wymagają rozwiercenia tutaj otworu montażowego poduszki na większą średnicę. Na razie się przed tym wstrzymuję, no bo nie chcę od razu tutaj wjeżdżać z wiertarką, jeśli to powinno zadziałać na poduszkach Z33. Więc ta łapa dokładnie na sam koniec tutaj tej szyny się załapała. Nawet można z ciekawości zmierzyć, o ile ta skrzynia jest cofnięta względem E30M3. Mniej więcej zakładam, że patrząc na zdjęcia, to we 30M3 ta łapa
Ta łapa chwyta się tutaj początku tego tunelu, więc no jeśli by tak było, to moja skrzynia jest cofnięta o 11 cm względem pozycji E30M3. A po co ja to wszystko mówię? No bo ja cały czas piję do kwestii rozkładu masy, o którym wspominałem, że właśnie owszem, S38, ciężki kloc i tak dalej, natomiast z tak cofniętym silnikiem, no to zobaczcie, że nawet zapominając na chwilę o masie silnika, to sama masa skrzyni biegów jest o 11 cm cofnięta względem M3, czy no względem każdej E30 czterocylindrowej, więc tu jest jakby cały czas to jest na plus pod kątem rozkładu masy, tak? Więc tak to wygląda i dzięki temu, że te szyny są równoległe lub są prawie równoległe, ale no, na te małe rozbieżności mamy tutaj fabryczne fasolki, więc łapa nadaje się idealnie. Słuchajcie, wysłałem tutaj to nagranie kilku właśnie znajomym, z którymi jestem w kontakcie na bieżąco właśnie z tymi pracami, którzy też mają M30 lub S38 lub swapują do S30 i od razu pojawiło się pytanie, czy ta łapa będzie pasować pod Getraka 260, czyli pod tą skrzynię biegów, no tą typową taką dla M30, tak, z E34-32. Nie wiem, ale obiecałem to sprawdzić. Tak naprawdę pytanie się sprowadza, gdzie w Getraku 260 są te łapy mocujące, zamocowane. Jak daleko, powiedzmy, są odsunięte od, powiedzmy, początku skrzyni, więc zaraz to zmierzę i też od razu odpowiem właśnie na pytanie, czy dla tych, którzy schłapują M30 czy S38 z Getrakiem 260, czy taka łapa również ma szansę podejść. Dobra, szukamy Getraka 260 do M30. On jest bardzo charakterystyczny, bardzo łatwo szybko go poznać po tym właśnie radiatorze takim od spodu. A zresztą tutaj to jest moja skrzynia, która jeździła u mnie z S38, Getrak 260, który po prostu no, został, bo podmieniłem skrzynię na tego doglega. I tutaj mamy, słuchajcie, 50 cm od początku skrzyni do łap mocujących. Oczywiście jeszcze warto by było uwzględnić rozstaw tych nóżek tutaj. W przypadku Getraka 260 to jest powiedzmy 15,5 cm. Więc jeszcze tutaj to by trzeba było uwzględnić. No i słuchajcie, niestety, ale w tej skrzyni poduszki są mniej więcej no mniej niż 40 cm, tak? Jakieś 30, powiedzmy 35-38 cm. A w Getraku 260 to wypada tutaj, czyli nam wypada totalnie poza tymi szynami. Chyba, żeby się łapać na drugą szynę, ale tutaj jest też przetłoczenie, jest trochę inna wysokość, więc obawiam się, że mogłoby to przy Getraku 260 nie zadziałać. Plus do tego kwestia rozstawu tych nóżek. Tutaj zobaczcie, rozstaw tych nóżek mocujących to jest ponad 22-23 cm, więc chyba ta łapa do Getraka 260 nie przypasuje niestety. Natomiast co jeszcze chciałem wspomnieć? Słuchajcie, zarówno Alpina, jak i Hardge montowali silniki M30, no i Hardge S38 z skrzynią dogleg, lub też w Alpinie można było spotkać Getraka 265x6, czyli tego overdrive. I zarówno Alpina, jak i Hardge używali swoich własnych łap mocujących skrzynię. Czemu te silniki były projektowane, te słapy były wykonywane jeszcze zanim M3 została wypuszczona na rynek, bo M3 weszła dopiero razem z pierwszym liftem E30, więc myślę, że to jest kwestia tego, no bo pamiętajmy, że Hardge H35 to było na bazie wąski prelifta 323i, tak samo prawda pierwsze Alpiny B628. Na bazie 323i, więc po prostu ta łapa jeszcze wtedy prawdopodobnie w ogóle nie istniała jeszcze. Więc stąd Alpina i Hardge konstruowali własne łapy. Słuchajcie, silnik jest w tej chwili zamontowany już tą miską Hardge. Jest zamontowany na oryginalnych łapach Hardge. Więc pozycja silnika w tym momencie to jest to dokładnie taka jak było to w autach Hardge H35 i w Hardge H35-24, H36. I teraz moje największe zaskoczenie jest związane z tym, że silnik w tym momencie względem mojej pozycji uzyskanej na tych moich rzeźbionych łapach jest przesunięty bardziej do przodu. Niewiele, ale bardziej jest przesunięty do przodu niż udało mi się to uzyskać na moich łapach. To było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo byłem przekonany, że jeszcze będę musiał cofać silnik. W związku z czym, zobaczcie, tu jest wiskoza. Teraz nie pokażę, bo jest założona ta osłona plastikowa tunelu, ale to też w sumie o tym chciałem wspomnieć. Jestem bardzo zadowolony właśnie z tego,
udało się tą plastikową osłonę fabryczną, oryginalną, dedykowaną do M30, E24, E28 czy właśnie M6, M5. Udało mi się ją założyć, ona tutaj wchodzi, pasuje, tutaj się mija z kołem pasowym, nawet jest fabrycznie podcięta pod to koło pasowe, co ciekawe. Bo to nie jest podcięte przeze mnie, to tak nowa z ASO przychodzi już taka podcięta. Więc tak to wygląda, więc super, bo oczywiście ten tunel jest bardzo ważny, on bardzo wpływa na wydajność układu chłodzenia, dlatego że zwłaszcza jego funkcję bardzo widać w silnikach typu M40, M42, czyli tych czterocylindrówkach, gdzie ten tunel jest dłuższy, bo wiskoza jakby jest odsunięta od chłodnicy, natomiast ona ma funkcję taką, że ona wymusza, że całe powietrze, które przepływa przez powierzchnię chłodnicy, jest wysysane przez wiatrak, prawda? Gdyby jej nie było, to powietrze tutaj nie chciałoby przepływać przez tą powierzchnię chłodnicy, tylko by przepływało przez część chłodnicy. A teraz, prawda, powietrze nie jest w stanie tędy wyjść z chłodnicy, tylko jest wysysane przez wiatrak, więc to jest ważne w kwestii poprawy po prostu wydajności układu chłodzenia, ten tunel. Żeby go mieć. Natomiast oczywiście tu dołu teraz tego nie widać, mogę zaraz pokazać od góry, ale no, w skrócie chodzi o to, że silnik mi się poszedł do przodu, czyli troszeczkę ta wiskoza się przybliżyła do chłodnicy wody. Nadal to jest odległość taka, że no, nie ma kolizji i pewnie jakby się ten silnik zabujał na poduszkach, to też może by to jeszcze chłodnicy nie dotknęło. Natomiast bardzo to wywołało we mnie duże wątpliwości związane z tym, że na zdjęciach, wszystkich zdjęciach dostępnych gdzieś tam w internecie, właśnie Hartwig H35 i H35-24, widać, że ta wiskoza, ten wiatrak jest naprawdę mocno odsunięty od chłodnicy wody. No i nie dawało mi to spokoju, w związku z czym zacząłem badać, zacząłem się zastanawiać, zacząłem analizować zdjęcia, których naprawdę też jest no niewiele w sieci, więc gdzieś tam udało mi się wykopać i tu właśnie zdjęcie, które teraz pokazuję. Na nim widzimy, że wiskoza użyta w tym silniku, no to nie jest na pewno wiskoza od BMW, no bo ja takiej wiskozy w życiu nie widziałem. Więc jakaś taka no nietypowa, więc zacząłem zastanawiać się, ok, no pewnie wobec tego została adaptowana jakaś inna wiskoza. Bo oczywiście tak, no tu od razu pojawiają się głosy, no tak, wiskoza diesla, wiatrak od diesla, który jest cieńszy. Tak, ale sama wiskoza od diesla, bo ja też jakby to analizowałem i jakby temat znam, no bo wszystkie M54, które wsadzałem do tej pory, to właśnie wiskoza z diesla, wiadomo, wiatrak z diesla. Ale tutaj sama wiskoza z diesla wcale nie jest cieńsza niż taka zwykła ta wiskoza przykręcona na cztery śruby, ta starszego typu. Także nie wisko od diesla, nie tędy droga. Ja tutaj już zaspoileruję, że udało się znaleźć rozwiązanie, ale o tym opowiem już następnym razem. Także przejdźmy do podsumowania. Dobra, mamy to. Silnik siedzi. Mogę teraz w pełni uczciwie powiedzieć, że silnik jest zamontowany idealnie, dokładnie w takiej pozycji, w jakiej były one montowane właśnie przez Hartwig w latach 80. Natomiast oczywiście nie jest to koniec wyzwań i problemów technicznych do rozwiązania. W szczególności tutaj spokoju mi nie daje pozycja tego wiatraka wiskozy. No i można by sobie zadać pytanie, w jaki sposób ten problem rozwiązała firma Hartwig. Ja już wiem, natomiast podzielę się tym z Wami w następnym odcinku, w następnym vlogu. Także jeśli jesteś ciekaw, to zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby nie przeoczyć następnego odcinka. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.